Czy odważylibyście się dotknąć żywego krokodyla, a może jak my chcielibyście go podtrzymać na rękach? Czy dalibyście radę nakarmić stado tych gadów, a może wolelibyście zjeść soczyste mięso z krokodyla? Czy wiedzieliście, że krokodyl, który śpi ma szeroko otwartą paszczę, a czy spróbowalibyście w nią zajrzeć? Te wszystkie atrakcje czekają na Was w rezerwacie krokodyli Criadero de Cocodrilos na Kubie, który przypomina małe zoo. Ocenę tego miejsca znajdziecie na naszym blogu travelmyślnikmates.pl.